A zbliża się godzina, że każdy, kto was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. On o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie, niewątpliwie Pan Bóg w sposób szczególny dla naszego narodu pobłogosławił miesiąc maj. Rozpoczyna się on niejako Wigilią wraz ze świętem świętego Wojciecha, patrona Polski, pod koniec kwietnia, zapowiadając tę majową sielankę i to majowe błogosławieństwo, które rozlewa się rzeczywiście na nasz naród. Rozpoczynamy przecież je od uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Chwilę później czcimy świętego Stanisława, biskupa i męczennika. A teraz, dziś, kilka dni po tych uroczystościach, przychodzi nam jakże bardzo związanego z dzisiejszą Ewangelią świętego, także patrona Polski czcić. I to patrona o tyle ciekawego, że podobnie jak Najświętsza Maria Panna, i on sam dopominał świętego, aby patronem naszej ojczyzny się stać. Mowa tutaj o świętym Andrzeju Boboli, który dzisiaj przed kilkoma wiekami, w roku 1658, został umęczony, zamęczony przez schizmatyckich kozaków pod Janowem. Kim jest ów wielki święty, który sam dopominał się wielokrotnie w ciągu wieków tego, aby stać się patronem naszej ojczyzny? Otóż ów święty jezuita jest człowiekiem niewątpliwie swojej epoki. Przychodzi na świat w Polsce Wielkiej, w Polsce, która jednak wkrótce będzie musiała zmierzyć się z wielkimi problemami. Ledwo otrząsa się z zawieruchy reformacji, tej fałszywej reformacji, wszelkiego wysypu luterstwa, wszelkiego wysypu najróżniejszych herezji, aby zacząć pogrążać się w walkach z potęgami protestanckimi oraz cierpieć z powodu najazdów ze strony schizmatyckich naszych wschodnich sąsiadów. I zawsze niejako katolickość naszego narodu była pretekstem, a może i główną przyczyną, dla którego te siły zła pod płaszczykiem prawowierności niestety raziły nas swoimi biczami. Święty Andrzej Bobola przychodzi na świat w rodzinie pobożnej. I to właśnie w tej pobożnej rodzinie wzrastać może jego powołanie. Bo jakkolwiek obdarzony z natury przez Pana Boga ciężkim temperamentem, był on bowiem choleryczny, był on wybuchowy, gwałtowny, tak że przełożeni nie chcieli go dopuścić nawet do ślubów zakonnych z obawy o to, że nie uczyni żadnego postępu i będzie tylko zakałą zakonu jezuitów, to właśnie w tej rodzinie i mimo trudnego charakteru zaczyna wzrastać na młodzieńca oddanego Panu Bogu, zdecydowanego, wiedzącego, co chce czynić, idącego niejako w ślady umierającego 100 lat wcześniej świętego Stanisława Kostki, także jezuickiego świętego i patrona młodzieży polskiej. Święty Andrzej Bobola, mimo trudności ze swoim charakterem od najmłodszych lat, jest wzorem gorliwości czci do Najświętszego Sakramentu. Jakże zawstydzającego nas, którzy tak często, tak pochopnie, tyle zbędnych słów w obecności Pana Jezusa w kościołach naszych wypowiadamy, zapominamy o przyklęknięciach. On też od swojej młodości jest przykładem gorliwości i prawdziwego nabożeństwa ku czci Najświętszej Marii Panny. Także idący tutaj za przykładem świętego Stanisława Kostki, niejako jego dobry przykład naśladując. I ów święty w swej młodości, pociągnięty swym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, postanawia wstąpić do młodego jeszcze zakonu jezuitów, który niewiele wcześniej pojawił się przecież na ziemiach polskich. Tak też się dzieje. I mimo wspomnianych trudności ze swoim charakterem,
robi podczas swojej formacji zakonnej niesamowite postępy. Także przełożeni ostatecznie dopuszczają go do złożenia ślubów zakonnych i potem powierzają mu najodpowiedzialniejsze zadanie. Gdyż jego płomienisty charakter, jego płomienisty temperament miał stać się tą siłą, która pozwoliła mu zostać niezłomnym apostołem, niezmordowanym apostołem, gorliwym kaznodzieją, kapłanem, tak iż zasłużył sobie on nawet na przydomek duszochwata ze strony schizmatyków, gdyż dzięki swoim kazaniom, dzięki swojej przemyślności, dzięki przede wszystkim byciu posłusznym narzędziem łasce Bożej, doprowadzał on do nawrócenia tak wielu schizmatyków na prawdziwą, świętą wiarę katolicką. Będzie on wychowawcą w kolegium jezuickim w Wilnie, potem zostanie przeniesiony na wschodnie rubieże naszej ojczyzny, tam będzie prowadził swoją wzmożoną działalność apostolską, niezmordowany. Będzie on także bardzo często, jak na jezuitę przystało, wchodził w kontakty z możnymi tego świata, z wielkimi biskupami i przede wszystkim z dworem królewskim, co najmniej dworem Jana Kazimierza, na którego także wywierać będzie wpływ, tak iż podanie głosi, iż to nikt inny, tylko on sam, choć brakuje nam na to dowodów pisemnych, spisał rotę ślubów lwowskich, które Jan Kazimierz wygłaszał i za pośrednictwem których to zrzekał się niejako swojego królestwa, swojej korony na rzecz panowania Najświętszej Marii Panny nad naszym narodem i nad naszą ojczyzną. Kiedy ustąpi wreszcie fala protestantów, kiedy ustąpi fala Szwedów, krótko po zwycięstwie Matki Bożej pod Jasną Górą, wybucha kolejne niebezpieczeństwo, czy raczej przybiera na sile, gdyż równolegle z kilku stron byliśmy w owym XVII wieku atakowani jakby ze zemsty diabelskiej za nasze trwanie przy katolickiej wierze. Kiedy schizmatycy na wschodzie, kiedy kozacy, kiedy tłuszcza pod wodzą Chmielnickiego zaczyna dopiekać i przez lata dopiekać będzie wszystkim, zwłaszcza katolikom, wówczas święty Andrzej Bobola sam niejako pcha się do kotła, w którym wrze. Sam niejako wchodzi do jaskini niczym prorok Daniel, aby wydobywać duszę z błędu schizmy i aby ratować katolików uciśnionych przez prawosławnych. Zatem udaje się na wschód i tam też będzie głosił Ewangelię Chrystusową, częstokroć w przebraniu, częstokroć musząc się ukrywać, częstokroć nadwyrężając poważnie swoje zdrowie i ocierając się o śmierć. Tym samym doprowadzając do wzrostu nienawiści schizmatyków wobec jego osoby, która udaremnia ich wysiłki pognębienia wszystkich katolików i odwrócenia ich od świętej, prawdziwej, dającej zbawienie wiary katolickiej. Jak pewnie się spodziewamy, to dawanie świadectwa, o którym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, doprowadziło do skutków, o których Pan Jezus także w dzisiejszej Ewangelii mówi. Został on ostatecznie pojmany przez schizmatyków, dzięki podstępowi został on praktycznie wydany. I kiedy zapytany przez oprawców, przez przyszłych oprawców o to, czy jest katolickim kapłanem, odpowiada Andrzej: jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje. Któreż z dzisiejszych biskupów byłby gotów wypowiedzieć tak jednoznaczne słowa, jak te, które wypowiedział święty Andrzej Bobola? Słowa, które stały się dla niego wyrokiem śmierci, ale i zarazem
niejako nobilitacjum, gdyż dzięki tym słowom przypieczętowany został los, jemu od wieczności przygotowany los, w którym Pan Bóg postanowił, iż wyleje on swoją krew za Chrystusa, tak iż jego męczeństwo niczym nie ustąpi męczeństwu największych świętych męczenników Kościoła, wszystkich świętych męczenników pierwszych wieków, którzy tak ochoczo, ze świadomością, z wiarą w życie wieczne oddawali swoją krew dla Chrystusa i dla świadectwa swojej wiary. Któryż z biskupów owładnięty dzisiaj tą fałszywą ideą ekumenizmu byłby gotów do wypowiedzenia tych słów, które wypowiedział święty Andrzej Bobola i poniesienia konsekwencji tych słów, tak jak poniósł je święty męczennik? Niewielu, a może żaden. Dlatego być może, między innymi, święty Andrzej Bobola nie jest świętym popularnym. I próżno byśmy doszukiwali się kultu, na który rzeczywiście zasłużył i o który wielokrotnie w najcudowniejszych zjawiskach, także w XX wieku, się dopominał. Papież Pius XI w homilii z okazji kanonizacji świętego Andrzeja Boboli w roku 1938 roku daje nam opis tego męczeństwa. Powtórnie obity biczami, na wzór Chrystusa uwieńczony został dotkliwym spowiciem głowy, policzkami straszliwie sponiewierany i zakrzywioną szablą zraniony upadł. Niebawem wyrwano mu prawe oko, w różnych miejscach zdarto mu skórę, okrutnie przypiekając rany ogniem i nacierając je szorstką plecionką. I na tym nie koniec. Obcięto mu uszy, nos i wargi, a język wyrwano przez otwór zrobiony w karku. Ostrym szydłem ugodzono go w serce. A nasz nareszcie niezłomny bohater około godziny 3 po południu, dobity cięciem miecza, doszedł do palmy męczeńskiej, zostawiając wspaniały obraz chrześcijańskiego męstwa. Opisuje nam i tak w bardzo wyłagodzonej formie owo męczeństwo papież Pius XI. Święty Andrzej Bobola podczas wszystkich tych mąk nie unosił się gniewem, co jeszcze bardziej doprowadzało do wściekłości oprawców schizmatyckich. Modlił się za nich. Był niczym baranek prowadzony na rzeź. On, który przez całe swoje życie walczył z mocnym temperamentem, z charakterem cholerycznym, dał się prowadzić Chrystusowi tam, gdzie Chrystus chciał go poprowadzić. Było to ukoronowanie świętości jego życia i początek cudów, które zaczął zdziałać po swojej śmierci. Na wiele lat, powiem, jego relikwie, tak okrutnie zmaltretowane przez oprawców, zaginęły, aż wbrew prawom natury odnaleziono je nienaruszone, mimo fatalnych warunków, w których były przez kilkadziesiąt lat pogrzebane. Święty Andrzej sam wskazał, gdzie znajdują się jego relikwie podczas widzenia. I te relikwie stały się być może przyczynkiem do prawdziwej jedności, gdyż nawet prawosławni schizmatycy musieli uznać w nim człowieka świętego, skoro jego ciało przez tyle dziesięcioleci w tak okrutnych warunkach pochowane i jeszcze okrutniej umęczone nie uległo żadnemu zniszczeniu. Święty Andrzej Bobola ukoronował swoje życie, swoje trudy apostolskie tym wieńcem męczeństwa. Święty Andrzej Bobola gotów był oddawać swoje życie z miłości do Kościoła i z miłości do ojczyzny. I słusznie dlatego Pan Bóg właśnie jemu powierzył rolę orędownika. Dlatego też pozwolił mu wielokrotnie zwracać się do naszego narodu i dopominać tego, abyśmy uciekali się do jego wstawiennictwa w wypraszaniu sobie różnych łask. Wszystkich łask, których potrzebuje nasza ojczyzna. A czy możemy powiedzieć, że sytuacja polityczna w naszym narodzie, w naszej ojczyźnie jest dziś wiele lepsza od tej, którą targany był nasz naród przed kilkoma wiekami? Z
pewnością nie. Zatem jest dowodem głupoty z naszej strony, jeżeli ignorujemy to wielokrotne, wytrwałe, pokorne wzywanie świętego Andrzeja do tego, abyśmy w nim szukali orędownika, u niego szukali wstawiennictwa w naszych trudnościach, w naszych słabościach, wreszcie w potrzebach wagi najwyższej, wagi narodowej, wagi społecznej. Ile razy w ciągu naszego życia zwracaliśmy się do tego świętego? Być może nigdy. Jest to zatem tylko i wyłącznie nasza wina, jeżeli zmarnowaliśmy tyle łask, które Pan Bóg za pośrednictwem tego świętego nam przeznaczył. Święty Andrzej zaświadczył o Chrystusie aż po śmierć i my do podobnego świadczenia jesteśmy wezwani. Słowo męczennik w języku greckim, o martyros, znaczy tyle co świadek. Prawdopodobnie nikomu z nas Pan Bóg, choć mogę się mylić, nie udzieli tej wielkiej łaski męczeństwa, nie udzieli nam łaski przelania krwi za Chrystusa. Udzielał jej On bowiem tylko największym świętym, a nie takim grzesznikom jak my. Niemniej jednak każdy z nas wezwany jest przecież do Chrystusa Pana do dawania świadectwa i święty Andrzej powinien nas do tej walki tylko zagrzewać. I jakie będzie to nasze świadectwo? Nie będzie to od razu wylewanie krwi, ale będzie to codzienne męczeństwo. Męczeństwo polegające na wierności. Na wierności czemu? Na wierności świętej tradycji, Kościoła właśnie. To jest nasze męczeństwo. Te wszystkie szykany, niezrozumienie ze strony naszych bliskich często, wiernych, ze strony władzy Kościoła, niezrozumienie z powodu tego, że chcemy trwać przy tym, czego Kościół uczy, będzie naszym męczeństwem, będzie naszym świadectwem na miarę świadectwa Andrzejowego. Nasza wierność świętej liturgii, nasze umiłowanie każdej ceremonii rzymskiego, katolickiego kościoła, odrzucenie naszych osobistych upodobań, naszych osobistych nabożeństw i pobożności na rzecz przylgnięcia do tego, czego chce Kościół, czego Kościół uczył. Przylgnięcie wreszcie do chwalebnych zwyczajów, tradycji, której święty Kościół zawsze nauczał. Tego, że niewiasty powinny ubierać się jak niewiasty, a mężczyźni jak mężczyźni. Tego, że potrafimy dbać o honor, godność naszych ciał uświęconych przez obecność Ducha Świętego, przez obecność Pana Jezusa, niezależnie od tego, jaka temperatura panuje na zewnątrz. Że potrafimy być świadkami, uświęcając cały nasz dzień, choćby niepozornym znakiem krzyża, a zwłaszcza, kiedy zabieramy się do posiłku, nawet wtedy, kiedy otoczeni jesteśmy przez ludzi dalekich od wiary katolickiej. Świadkami będziemy prawdziwej wiary, kiedy nie traktować będziemy Kościoła Świętego, kiedy nie traktować będziemy wreszcie naszych kaplic jak McDonalda, do którego przychodzi się, żeby zabrać swoje sakramenty i tyle. Nie, świadkami będziemy, jeżeli włączymy się w apostolat, tak jak każdy z nas potrafi, czy to modlitwą, czy to pracą, czy to słowem, piórem. Świadkami będziemy podobnymi na miarę świadectwa Andrzejowego, jeżeli wzbudzimy w sobie należytą pogardę do obyczajów rewolucji, jeżeli wyzbędziemy się tego ducha liberalizmu, który stara się nam wmówić, że możemy się bratać z tym światem, tak jak chce tego Sobór Watykański II. Jeżeli odrzucimy od siebie tego ducha liberalizmu, który będzie w nasze ręce przede wszystkim podawał rozrywki, jakże często rozrywki nieprzyjaciół świętej wiary. Prośmy zatem świętego Andrzeja, abyśmy nad przykładem jego życia nie tylko się zachwycali, abyśmy nie tylko do niego w naszych potrzebach orędowali, ale abyśmy także za łaską Bożą potrafili jak najwięcej tego Bożego atletę, niezwyciężonego atletę, jak powiedział o nim Pius XII w swojej encyklice, potrafili naśladować. Niech Najświętsza Maria Panna, Królowa Polski, Królowa Apostołów, Królowa Męczenników raczy wyjednać nam tę łaskę, abyśmy każdego dnia coraz więcej potrafili naśladować świętego Andrzeja, potrafili naśladować ją
i wreszcie potrafili naśladować naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.